pewnie zastanawiać się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. A ja z prawicy. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. Rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim różnych ideologii, różnych przekonań. Rodzice mają obowiązek zabezpieczyć swoje dzieci. Definicja konstytucyjna rodziny to jest, pani wie doskonale, artykuł 18, co jest małżeństwo. Róbcie sobie co chcecie, mnie to naprawdę nie przeszkadza. Organizujcie sobie życie jak chcecie. Wielu ludzi nie wiedziało w ogóle o tym, że te wybory akurat w tym terminie są. Powiedzieć, że razem już PiS, to tak jakby o partii Razem nic nie powiedzieć, bo tym razem Paulina Matysiak razem z Horałą snują swoją propagandę i razem cieszą się z popełnianych przez PiS przestępstw. Oto przykład politycznej prostytucji, handlu emocjami, ale co najgorsze, handlu własnymi wyborcami. No to dzisiaj również Marek Sawicki zachował się jak prawdziwy polityk skrajnej prawicy. Po prostu pogonił Sejmu tych, których jeszcze pół roku temu prosił o głosy. No to na koniec Szymon Hołownia wytłumaczy Państwu, na czym polegała przegrana trzeciej drogi w minionych wyborach. Jego zdaniem powodem klęski jest to, że ludzie mieli o wyborach w ogóle nie wiedzieć. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. I przyznam Państwu, że naprawdę dużo czasu ja i mój zespół spędzamy na tym, by znaleźć takie jaskrawe, pokazujące dyletanctwo, tałataństwo PiS-u i oszustów polityków w nagranie. Jednak dzisiaj mamy prawdziwy kąsek i smaczek i przyznam, że naprawdę rzadko kiedy widziałem taki paszkwil, który nie tylko kompromituje osobę, głównie jedną w nim występującą, ale także pokazuje, dlaczego duża część społeczeństwa niestety nie chodzi głosować. Ta duża część społeczeństwa nie chodzi, bo nie chce być oszukana, bo nie chce czuć się jak idiota okłamany przez kogoś z plakatu. Szanowni Państwo, Paulina Matysiak jeszcze nie tak dawno temu, również w trakcie marszu 4 czerwca, koalicji 15 października, szła i maszerowała, mówiąc, że no właściwie lewica to jeszcze nie wie, nie jest przekonana co z tym CPK. Dawali nadzieję ludziom w Baranowie i Jaktorowie mieszkających na terenach, które mają być wymazane z mapy pod kolej Y. Oczywiście, ja mówię jasno, tak dla rozwoju, nie dla rozboju. Jednak Paulina Matysiak po wyborach zmieniła nieco pogląd i bardziej już jest jakby w PiS-ie niż w partii Razem, co udowodniła tym nagraniem. Jeżeli chcą Państwo komukolwiek pokazać, na czym wygląda perfidny handel emocjami, wyborcami, własnymi ambicjami, wartościami i honorem, to koniecznie proszę pokazać temu komuś lub tej grupie ludzi dokładnie to nagranie. Proszę zobaczyć. Pewnie zastanawiać się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. A ja z prawicy. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć i tymi sprawami są projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Bo rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim, różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować dla rozwoju naszego kraju. Te projekty rozwojowe to m.in. Centralny Port Komunikacyjny, rozwój energetyki jądrowej, porty, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wiele, wiele innych. Ostatnie miesiące pokazały, że presja ma sens i ruch społeczny wspierający rozwój Polski odnosi sukcesy. Działajmy dalej razem dla rozwoju Polski. I jeżeli chcesz nam w tym pomóc, jeżeli zależy Ci na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była silniejsza gospodarczo, była bezpieczniejsza, była dobrym krajem pod względem transportu, dołącz do nas. www.takdlarozwoju.org. Zostawcie kontakt, namiary. Będziemy się odzywać i będziemy razem działać dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski. Czekamy na Was. Oczywiście pomijam, chcę pominąć, ale nie pominę, aspekty moralne tego, co pani Matysiak robi. Szła ze sztandarami na plakatach, z hasłami. Rozliczenie PiS-u, PiS to mafia, PiS to gang, będziemy ich rozliczali, koniec z tym tałataństwem, rozliczymy ich przestępstwa, PiS out, PiS raus, krzyczała Matysiak latami. Po czym, gdy się okazuje, że stając za pisowskim projektem w tej pierwotnej wersji CPK, może zbić kilku wyborców, może uciułać kilka głosów, to perfidnie staje i firmuje to, z czym sama walczyła. Czyż jest
bardziej jaskrawy w polskiej polityce przykład hipokryzji? Czy uczciwsze byłoby to, gdyby oddała legitymację partii Razem, poszła do PiSu, dziękuję pani bardzo, Alidever Ciroma? Ale jeżeli ona chce być w dwóch miejscach, które się po prostu wykluczają, ponieważ PiS to mafia, inne partie, które z tym sojuszem sympatyzują czy zbijają piątki, wspierają tą mafię, czyli są tak samo winni jak PiS za to, co działo się w kraju przez 8 lat. Jestem mega ciekaw, jak czują się wyborcy partii Razem i ci, którzy głosowali na panią Matysiak. Może państwo macie jakieś spostrzeżenia? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Temat numer dwa dzisiaj to Marek Sawicki, który, no niestety dla Marka Sawickiego, musiał zderzyć się w Sejmie z kilkoma pytaniami. Wszak to trzecia droga, do której Sawicki należy. Jest w końcu w PSL-u ważną postacią. Deklarowała przywrócenie praw osobom tej samej płci do chociażby otrzymywania informacji medycznej wzajemnie na swój temat. Również ten Marek Sawicki, należący do trzeciej drogi, obiecywał tym ludziom normalność, taką, która jest na Zachodzie. Wszak Hołownia i Sawicki głośno mówili o tym, że Polska ma się rozwijać, że chodzi o to, byśmy byli lepsi niż Zachód. Problem w tym, że jesteśmy daleko w tyle przez takie osoby jak on, które uwsteczniają moralnie i mentalnie nasz kraj, cofając go do średniowiecza. Zobaczcie państwo, co Sawicki miał do powiedzenia swoim wyborcom, tym, którzy zaufali mu, gdy mówił o związkach partnerskich, gdy mówił, że należy do formacji, która wspiera te postulaty. Nie tylko nie był w stanie odpowiedzieć, ale powiedział po prostacku: wolność Tomku w swoim domku. Mam nadzieję, że wyborcy tę samą wolność poczują przy urnach już za 3,5 roku. Rodzice mają obowiązek zabezpieczyć swoje dzieci. Definicja konstytucyjna rodziny to jest, pani wie doskonale, artykuł 18, co jest małżeństwo. Co jest rodzina? Ale jest jeszcze jedna definicja, która mówi o tym, że rodzina ma obowiązek. Dobrze, a taka definicja społeczna. Moi drodzy, i społecznie róbcie sobie co chcecie, mnie to naprawdę nie przeszkadza. Organizujcie sobie życie jak chcecie, natomiast nie zmieniajcie moich poglądów. Ja wasze szanuję, wy uszanujcie moje. Ale dlaczego? Dzisiaj naprawdę nie mam. Ale jeszcze pytanie, a przepraszam, jak ja wpływam na pana, mieszkając setki kilometrów, moja rodzina nie wpływa na pana życie. Znaczy, a jak ja wpływam na pani życie? No pani w ogóle, pan w tym momencie wpływa na moje życie, że pan jest przeciwny. Aha. No bo jest przeciwny, bo pani próbuje zmienić mój świat wartości, on jest taki, jaki jest. Ale proszę, a ja pani świata wartości nie zarzucam. Ale wie pan, to jest pani, jeżeli wybór... moja partnerka umrze, to dzieci trafiają do domu dziecka? Otóż nie ma pani racji. Można się naprawdę przed tym zabezpieczyć i nie przestrzegać. A czym się mogę zabezpieczyć? Prawnie. Proszę, jak prawnie? Wie pan, że... Od tego są prawnicy, proszę, jeśli nie. Nie, proszę pana, nie można przekazać. Dobrze, dziewczyny, życzę nam powodzenia i dużo zdrowia. Prawnie, tylko sąd może ją przekazać. No i czyli znalazła pani wyjście, znalazła. Ale o sobie... A czym się różni decyzja sądu od decyzji Urzędu Cywilnego? A przepraszam, czy przechodzi... To jest też, szanowni państwo, przykład tego katotalibanu, który jest głęboko zakorzeniony w mentalności tych małych Polaków, którzy przez to, że nie podróżowali, przez to, że nie są otwarci na świat, przez to, że ich świat zamyka się w obrębie jakichś 10 przykazań, które można zastąpić jednym słowem, bądź przyzwoity i resztę 10 można wymazać, przez to, że oczekują, że pan Zambony wytłumaczy im świat, a nie sami sobie będą go tłumaczyli w oparciu o własne doświadczenia, podróże, znajomości czy przeżycia, to jest właśnie efekt tego polskiego kołtuństwa, które zamknięte jest w tym polskim grajdole. Co powoduje państwa zdaniem, że ci ludzie dalej czują jak PiS, żywą niechęć do grupy normalnych ludzi chcących normalnie żyć. Jaki jest tego powód, o to pytam państwa, napiszcie w komentarzu także o tym, jak oceniacie reakcję Marka Sawickiego na spotkanie i pytanie od ludzi, którzy głosowali wszak też na jego formację właśnie z uwagi na te obietnice. Napiszcie w komentarzu, pole jest już do państwa dyspozycji. A temat numer 3 dzisiaj, taki no króciak, Szymon Hołownia był gościem w programie Kropka nad i, gdzie tłumaczył się na pewno nie gęsto i nie często też, bo
Ostatnio widuję pana marszałka jedynie podczas konferencji prasowych przed początkiem obrad Sejmu, nie jak miało to miejsce wcześniej, no ewentualnie podczas spotkań w Polsce, gdzie tłumaczy, jak działa Sejm i proces ustawodawczy. Był pytany o przyczynę klęski trzeciej drogi w wyborach do Europarlamentu. Ja sam znalazłem w sekundę 5 powodów. Kłamstwo wyborcze, niedociągnięcie kilku obietnic, brak realizacji obietnic dla osób LGBTQ+, dwugłos w sprawie CPK nieuzgodniony z demokratycznym rządem Donalda Tuska. Jest tych powodów kilka, jednak on wydaje się ich nie dostrzegać, no i twierdzi, że główną przyczyną porażki trzeciej drogi w tych wyborach było nikt co innego jak brak wiedzy Polaków. Nie na temat tego, jak głosować, a na temat daty, kiedy mogą pójść i zagłosować. Wielu ludzi nie wiedziało w ogóle o tym, że te wybory akurat w tym terminie są. Chyba europejskie poszło nam źle. Nie, Czarprys. Nasi ludzie w Ludzomu zostali. Pomijam fakt, że miliony plakatów, kampanii internetowych, setki milionów wydanych na te kampanie sprawiły, że każdy miał świadomość tego, kiedy są wybory, bo w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej taka kampania trwała, więc nawet gdybym pojechał na wakacje gdzieś za granicę, to o tych wyborach bym wiedział, bo były w tym samym terminie jak w Polsce. No ale może to pana marszałka ominęło. No cóż, chcecie państwo, skomentujcie. Jestem ciekaw, co o takim tłumaczeniu pokrętnym sądzicie. Oczywiście ja przy okazji zapraszam do czytania naszego magazynu czechpress.pl, który powstaje dzięki państwa zaangażowaniu, za które dziękuję i o które oczywiście razem z naszym 3-osobowym zespołem serdecznie prosimy. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. Adam Bysiek, kłaniam się nisko i zapraszam również dzisiaj na wydanie numer 2 naszego programu o godzinie 16:30. Widzimy się znów my, ja, państwo i politycy, pewnie tym razem już PiSu. Dobrego i spokojnego przedpołudnia i do zobaczenia dzisiaj już po godzinie 16. Czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.